8. Oj, przepraszam, nie mam. Ale nie mam. Tam to ma. Jest, ma. Przepraszam, nie mam. 488 referuje Krzysztof Kubowski. Uchwała dotyczy uwag do projektu zmiany statutu projektowego na kierunku zaakceptowania przestrzennego miasta Krakowa. Projekt pierwszy. Zajdziemy zgłaszam następujące uwagi do projektu zmiany statutu projektowego na kierunku zaakceptowania przestrzennego. Tych uwag jest, proszę Państwa, 11, nie trzeba mnie Państwu przeczytać, czy je znacie. Z uprawnienia powiem tylko, że powiem uprawnienie jest studium aktualne z kwietnia 2003 roku, natomiast w 2006 i 2007 została koncepcja, żeby znowelizować to studium. Prace trwają od tamtej pory. Może nie była to najlepsza koncepcja, może nie był to najciekawszy pomysł, był kosztowny. Długo wyśleć rozwój po czasie, ale no, jest jak jest, zostało przygotowane przez poprzednią Radę Miasta, no i w związku z tym te prace się kończą w tej chwili i to są ostatnie uwagi, jakie będziemy w stanie złożyć. Kilka z nich powielonych zostało z naszej uchwały ze stycznia tego roku, bo uznaliśmy tutaj, że one jeszcze raz trzeba to naświetlić i udopuścić te problemy, które w styczniu znajdowaliśmy w tych wstępnych warunkach do studium. Więc ja tę decyzję, czy mam to czytać po drugiej Państwu, czy nie czytać, chętnie to przeczytam. Czy każdy z Państwa przeczytał ten projekt? Proszę zaraz czekać. Czyli w związku z tym otwieram dyskusję. A, rozumiem Pan Mark. Ja chciałem poprawkę zgłosić. Wnioskuję o wykreślenie punktu numer 11. Po prostu z tego powodu, że no, nie ma specjalnie sensu ten punkt, bo sprawdziłem i studium w żadnym przypadku nie zmniejsza terenów zielonych. Nie mieliśmy w komputerze tego, ale po prostu nie zmienia nic, nawet wprost przeciwnie, obcina obok działu. Także nie widzę powodu, żeby to ten punkt mogę wstawić, bo się ukończywować. Jedna uwaga. Tam się zmienia trochę linia z tego co wiem, linia zabudowy, prawda? To jest w ogóle wniosek o analizę, tylko to nie jest... Nie, ale to nie jest linia zabudowy, tylko linia rozgraniczająca, jeżeli mamy już różne po prostu funkcje, natomiast tam się nic nie zmienia właśnie. Dokładnie tak samo jest jak w Górze Świętej Bronisławy, plan miejscowy, plan przewiduje, dokładnie utrzymana ta sama linia rozgraniczająca po prostu w studium, więc tu w ogóle nie ma co do analizy jakiejś. To dokładnie tak samo, nawet gorzej, więcej się ten dopcięty kawałek działki tam dalej. Po końcu człowieka kamerowskiego przez Józefa jest łące. Nie ma żadnych. Trzeba popatrzeć sobie, porównać. Szanowni Państwo, ja bym chciał, żeby jednak uczestniczyć w dyskusji na cała rada. Czy ktoś z Państwa chce jeszcze zadać pytanie i ma uwagę do projektu uchwały? Mam jedną, którą że otóż... Będzie poprawka, tak? Tak, chciałbym złożyć poprawkę. Szkoła numer, nie pamiętam dokładnie, ale ta prywatna tutaj uprzednia Salwadorze złożyła wózeczkę o budowę, nadbudowę do 20 metrów. Jeszcze raz. Tak, już, tak, nadbudowę do 20 metrów, czyli teraz jeżeli ma 2,5 kondygnacji tak jakby, no to miałaby no, prawie 7, jeżeli by po 3 metry liczył kondygnacji. No jest to troszeczkę za dużo, to tak jak ten okrągle dom, znaczy byłoby na rogu Kościuszki. Ja myślę, że trzeba by uwzględnić jakąś ochronę tego terenu, aby no, już nie zabudowywać tak okolic Norbertlandu. Już raz było to słowo. Tak, tak. Dobrze. Ja rozumiem, że padło przy poprawkę, my nie będziemy teraz jeszcze rozmawiać, jak zawsze. Mam pytanie, jakie jest obecne przeznaczenie tego terenu, bo rozumiem, że, czy w procedowanym studium, bo rozumiem, że... No dobrze, ale szkoła nie znajduje się w kosmosie, tylko na jakimś terenie, tak? I jakieś przeznaczenie tego terenu w studium, jest? I pytanie, czy tam na przykład nie ma jakichś warunków dotyczących wysokości?
Znaczy, ja generalnie nie mam nic przeciwko temu, żeby że tak powiem, nie rozbudowywać tej szkoły w górę. Tyle tylko, że moim zdaniem wartałoby sprawdzić, bo być może studium tą sprawę już reguluje i w związku z powyższym składanie tak czy nie wiem, pytam po prostu. Pytam specjalistów. I w związku z powyższym składanie jest pan. No rozumiem, że wpadł, skoro robi poprawkę. Chodzi o komórkę i rozumiem, że smutno by tam jest. Okej, ale tam jest jakieś przeznaczenie. Ale jaka jest teraz wysokość na tym terenie? No, no właśnie, jaka jest teraz wysokość na tym terenie? Zdaje 13,5 metra. Jest 13,5 metra, jest wzdłuż tutaj ulicy Kosza. Na jakimś tam odcinku, nie pamiętam w głąb, ale nie wiem, co. A właśnie tam jest 20 metrów przewidywane w studiu. Ale pytanie mówię, jak to studium reguluje i jak to, nie wiem, czy tam jest jakiś plan obowiązujący, jak to plan nie ma. Nie, plan ma. To pytanie, jak to studium reguluje w tym momencie tą wysokość. Właśnie przewidywane jest 20 metrów. To jest bardzo lepiej, bo się złożył. Nie służy do tego. To już kurwa na jakąś podstawie wydaje się. Nie będzie to nie na sobie szkodem. Studio podniesiono. Proszę, czy oczywiście studio. Oczywiście, że nie. Tak, ale że. Proszę, czy ktoś chce jeszcze zabrać głową na ten temat? Nie, na zdanie, jeżeli nie ma planu na postaci, to przyjdzie na to. Jak nie ma, jak jest plan, to w ogóle to wtedy nie dobrze. Jak jest plan, więc ograniczamy nas w studiu. Jeszcze mamy jedno pytanie. Panie przewodniczący, czy ta wizytka trafiła do dzielnicy? Nie, jeszcze nie. Szanowni Państwo, ja nie wiem, no, żeście go mnie poprawicie, ale to jest MW, tutaj ma 13,5 metra. Dlatego, znaczy ja mówię, to jest niestety nie projekt, tylko robocza wersja. Ja... Paweł, a skąd te dane? Urzędzie miasta. Ale co w Nie, dotyczące podniesienia tej szkoły. Ale WZ-kę z was. Ale masz tą WZ-kę? Nie, ja nie mam tej WZ-kę. Nie wydałem tej WZ-kę. Przepraszam, moment, z panu ma rację, jest 20 metrów. 20 metrów. Jest w projekcie roboczym 20 metrów, ponieważ MW, dopuszczenie dla usług, jest, jeżeli jest zabudowa usługowo mieszkaniowa, nie wystarczy, że zrobią jedno mieszkanie w szkole na ten służbowy, tak? Plus służba i tak mają do ciebie zbudowane. Czyli to trzeba, jeżeli radni nie chcą szkoły do 20 metrów w przyszłości tam, to wydaje ci się, że trzeba określić dla jakiego konkretnego terenu. Nie dla całego MW, tylko dla działki, na której stoi społeczna szkoła, tak jest przy Uzbiegu ulicy Kościuszki i rzeki Rudawy, tak to trzeba zapisać. Tak jak wydzielaliśmy działki w Duszposza, zobaczyliśmy, że jest linia rozgraniczająca i jest obniżona wysokość, tak samo tutaj byśmy mogli taką uwagę zwrócić. Oczywiście Państwo radzić się w Duszposza. Andrzej Hamarek. Mam takie pytanie, czy można składać do studiów wnioski dotyczące konkretnych działek, nie całych terenów? Można, dlatego że nam się udało tak na północ zrobić. Razem z panem Pawłem Kowalskim byliśmy i wydzieliliśmy osobną linię rozgraniczającą. Pierwszą pierzeję od Kosza została obniżona w stosunku do całej powierzchni i jeszcze tam kawałeczek troszeczkę weszliśmy w teren. I tutaj też by można taką linię rozgraniczającą stworzyć. Przyczynowej nam się ale to już na etapie roboczym, tak. A
aczkolwiek tam była zmiana przeznaczenia terenu. To jest zupełnie co innego. A my tak naprawdę w ramach innego terenu chcemy wydzielić jeszcze linią oddzielającą, żeby była inna wysokość. To prawda, że to jest ostatnia i również zespół szkół mógłby do tej wysokości być rozbudowany. Jedna i druga szkoła. Pytanie, czy chcemy ująć cały ten fragment, czy tylko szkołę społeczną? Cały, również zespół szkół też nie powinien być właśnie się rozbudowany, więc trzeba tą szkołę i zespół szkół. Tak. Cały to blaskoczek, bo mogli zabrać pieniędzy i trzeba szkoła. Ale ta szkoła społeczna była szczególnie niebezpieczna tam w 20. Czy ktoś z Państwa poza tym tematem i pisaną poprawką z pana Baba jeszcze chce zabrać głos? Proszę Marcin. Jedno pytanie, punkt 9 odnosi się do jakiego rejonu? Tak ogólnie. Na wschód od chyba tylko drzewiankę, na wschód od wojska. Z drzewami. Tak, tak, z drzewami, na wschód od wojska torowała. Czyli przegorza. Dopuść to, co chciałeś powiedzieć. Nie pamiętam, jak to mówiłeś. Jaka to jest własność tej działki? Prywatna. Na szczycie również. Ja mówię o tej działce, o której też była mowa. Tak. Mnie się wydaje, to może w tej rzeczy, nie szkoła. Nie mogę działać, ale to mówię. Ale chciałbym to wybuch, dokładnie to jest. Chyba architektom nie mówię. Mówię za wszystkich, bo będą działać w tej dzień. Co? Ale proszę. Ja zadam pytanie, przepraszam, czy mnie się wydaje i nie poruszamy już tematu, panie przewodniczący, tych ogrodów działkowych przy Piastowskiej. Nie próbujemy w studium rozszerzyć o usługi wzdłuż Piastowskiej, żeby wyrównać ten teren usługowy. Do mnie zdaje. No, czy jest coś na ten temat? No, my tam w projekcie roboczym wnioskowaliśmy o to. Zwracam uwagę. Ona została jakby nie wspomnięta, ale. Bo mówię dlaczego, bo skoro jest punkt ten, który został wprowadzony, że dopuszczalibyśmy na terenach gminy, na zieleni nieurządzanej zamiany na ogródki działkowe, to on został po to wprowadzony, żeby właśnie tym ogródkom działkowym dać zamianę terenu. Ale tam jest ta zmiana. Ale właśnie jest zapisane w tekście. Jest, ale w tekście jest. Oni na odbędzie są bardziej poprzednie. Na pewno? A, to przepraszam, to się cieszę. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś uwagi? Czy jest ta poprawka już? Proszę. Tak, tak, tylko jeszcze redakcyjnie mnie poprawię. Dobrze. Dobrze. Ja jeszcze pytanie, bo chciałbym wiedzieć, jak głosować, jak przeciwkaj do Marka, ten punkt 11, to jest zmiana linii, czy nie ma zmiany? No, bo końca dziennika jest pewnego rodzaju, no, to dosyć jednej dawnych już działek, ale inaczej przed zegami, a to za granicę, no, to możemy to pokazać, no. Dokładnie tak samo będzie, no, nie ale pani doktor mówił o... Mówiłem o rzeczach, że to są moment. Proszę, bo... Czy matki mogą wrócić? Bo już poprawka jest gotowa. Proszę. Nie wskazanie wynika tylko o Polska Meduski i Cię Józefej szeroko rozumiać. Moment, moment. Co powiedzieliście, rozumiem, że są przeciwstawne zdania. Szanowni Państwo, ja proponuję, że ja przeczytam najpierw poprawkę pierwszą pana Marka Golonki. Głosujemy potem poprawkę pana Baba. Szanowni Państwo, czytam poprawkę autorstwa Marka Golonki. Wnioskuje się o wykreślenie punktu 11 z załącznika do uchwały. Czy to jest jasne? Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki autorstwa Marka Golonki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Poprawka została odrzucona.
I teraz proszę o poprawkę autorstwa. Przyjęcie. Ja przepraszam Państwa, przepraszam. No, poprawka znaczy. Przepraszam. Witamy? Tak. W punkcie kolejnym wnosimy o zapisanie w studium ochrony terenu wokół klasztoru Norbertanek. Ustalenie wysokości 13 metrów do kalenicy budynku społecznej szkoły oraz zespołu szkół numer 18. Okolice... Tam jest jeszcze przedszkole, faktycznie. No jak przedszkole tak wierzę, więc... No to jest zespół. Może dla szkoły. Może działek, na których położone są placówki oświatowe. Ulice pokażę. Kwartale pomiędzy Salwacowską i Kasztelańską. Co wy na to? Paweł. Jeszcze raz bym to poprawił. Krzysiu, co ty o tym mówisz? Żeby to było napisane, że fragment terenu MW ograniczony ulicami. Senatorska, Salwatorska, Kasztelańska, na której znajdują się te stałe. My powinniśmy się prosić do budynku, tak, do obszaru. To jeszcze raz. Wnosimy o zapisanie w studium ochrony terenu wokół klasztoru Norbertanek. Jeszcze coś jako? Tak. W punkcie kolejnym wnosimy o zapisanie w studium ochrony terenu naprzeciw klasztoru Norbertanek. Ustalenie wysokości 13 metrów do kalenicy budynku w obrębie ulicy Senatorskiej, Laskotów Salwatorskiej, Bulwary Rudawy. Okolice zespołu klasztoru Norbertanek powinny być objęte szczególną ochroną ze względu na walory historyczne i krajobrazowe. Dobrze. Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki autorstwa Pawła? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jedna poprawka została przyjęta. Całej uchwały wraz z przyjętymi dwiema poprawkami. Znaczy, z jedną przyjęcie. Ciągle nam dam to odwrotność. Idziemy. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do druku 4.